witam w kolejnym odcinku newsowym, a już dzisiaj Kingpin nowym Thanosem w MCU, Mandalorian i Peaky Blinders w kinach, powrót Stranger Things, Daredevil Born Again, nowa Harley Quinn i wiele więcej już dzisiaj. This is the way. Zaczynamy doniesieniami ze świata Star Wars i nie są to byle jakie doniesienia. I jeżeli jesteście fanami Mandaloriana, to zapewne ucieszy was fakt, że będziecie mogli zobaczyć go w kinie. I nie mówię tutaj o emisji odcinków serialu, a o oficjalnie zapowiedzianym filmie z udziałem tego bohatera. Jak widać, sukces serialu był na tyle duży, że postanowiono przenieść dalszą jego akcję na duży ekran, zapewne z większym budżetem. Za jego reżyserię weźmie się również John Favreau, a sam film ma nazywać się The Mandalorian and Grogu, już oficjalnie wpisując tak zwanego Baby Yoda do tytułu. Produkcja filmu zaplanowana jest na koniec tego roku, tak też możemy go zobaczyć najwcześniej w 2025, a na dany moment do dyspozycji mamy jedną grafikę promującą nadchodzący tytuł. Dodatkowo dostaliśmy też informacje o wznowieniu prac nad Ashoką, co oznacza powstanie drugiego sezonu serialu. Nie tylko Mandalorian zdołał wydostać się z ram serialowych, ale także ekipa Peaky Blinders, której to filmowa kontynuacja była już teasowana od dawna. W trakcie jednego z niedawnych wywiadów twórca serii Steven Knight ujawnił, że właśnie ukończył pisać scenariusz do nadchodzącego filmu. Dodał też, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zdjęcia powinny rozpocząć się już w połowie tego roku, co jest sporym przyspieszeniem tego, co do tej pory słyszeliśmy o filmie Peaky Blinders. Biorąc pod uwagę to, że od czasu emisji ostatniego, 6. sezonu serialu minęły już 2 lata, można rzec najwyższy czas. W ramach przypomnienia warto też dodać, że podobno w przygotowaniu mają być aż 2 spin-offy serii. Akcja pierwszego rozgrywać się ma w Bostonie w połowie XX wieku, kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z oryginalnej serii, a drugi skupić ma się na młodej Polly znanej z Peaky Blinders. Oglądaliście serial? Czekacie na kolejne produkcje z tego świata? Dajcie znać poniżej. No dobra, skoro jesteśmy przy dobrych nowinach i powrotach, to warto też wspomnieć o Mindhunterze, który zyskał bardzo mocne grono fanów, jednak nie na tyle duże, aby Netflix zdecydował się na produkcję 3. sezonu. Ja sam chętnie zobaczyłbym sezon 3, jednak dość często pytany o to reżyser w zasadzie zawsze studził zapał fanów i mówił, że nie dojdzie do kontynuacji, bo serial był nieopłacalny i drogi. Teraz jednak pojawił się promyk, a w zasadzie to mały promyczek na w postaci wywiadu z Holtem McCallanym, który grał w serialu Billa. Powiedział on: słyszałem, że David o tym myślał, nie mówię, że serial wróci, mówię jedynie, że jeżeli wróci, to razem ze mną. To pewne jak w banku, ale wszystko zależy od tego, co będzie chciał zrobić David, ale sam fakt, że o tym myśli, to dobry znak. Także cóż, trzeba być dobrej myśli. Dobrych wieści, ciąg dalszy. Mamy dzisiaj przedwczesny Dzień Dziecka, bo dostaliśmy zdjęcie wraz z potwierdzeniem startu prac na planie 5. i zarazem ostatniego sezonu Stranger Things. Póki co mało wiemy o dalszych odcinkach, poza zapewnieniami Davida Harbora, że cała ekipa robi co w jej mocy, aby uhonorować 5. sezonem cały dotychczasowy serial i że fabuła będzie bezpośrednią kontynuacją sezonu 4. Reżyser dodał też od siebie to, że nie są w stanie nie podnieść poprzeczki i nie pójść o krok dalej, bo tego wymaga od nich coraz to nowszy sezon. Stwierdził, że sezon 5 będzie tak wielki jak największe filmy i będzie to duże kinowe widowisko, które po prostu upchnięto w formie serialu. W planach są już spin-offy, jednak jak dodał Harbour, historia, która zaczęła się w laboratorium i odwróconym świecie, zostanie domknięta razem z ostatnim odcinkiem nadchodzącego sezonu. Dostaliśmy też krótką zapowiedź drugiego sezonu chyba najlepiej zrobionego serialu animowanego w historii, czyli Arcane. No i póki co do dyspozycji mamy jedynie 44-sekundowy teaser. I co ja mogę tutaj dodać? Zapowiada się na powtórkę z rozrywki, co akurat w tym przypadku jest pozytywnym określeniem. Czekacie? Premiera już w listopadzie tego roku. Poznaliśmy też nową aktorkę, którą zobaczymy w drugim sezonie serialu The Last of Us. Zgodnie z teoriami i tym, jak fabuła przebiegała w drugiej części gry, w serialu zobaczymy postać Abby. Na jej miejscu obsadzona została Caitlin Dever, która początkowo była wskazywana przez fanów do odegrania jednej z dwóch głównych ról, czyli Ellie. Jak wam się podoba taki casting? Widzi się wam w tej roli? Ciekawe rzeczy dzieją się też w świecie Republic of Gamers i Asusa, który zaprezentował całą masę nowości na rok 2024 i prezentuje się to po prostu świetnie. Nie będę wam tutaj może opisywał całego live'a, ale zobaczyliśmy tam m.in. nowy gamingowy telefon ROG Phone 8 Pro, nowy monitor OLED w rozdzielczości 4K, specjalne ramię, żeby go tam zawiesić, lampkę namonitorową, ultracienki komputer, minimalistyczne i nowoczesne laptopy czy nawet mikrofony. No, jest tego niesamowicie dużo, za sprawą czego Asus ponownie poszerzył swój asortyment i ulepszył to, co posiadał już na rynku. Jeżeli chcecie poczytać i dowiedzieć się więcej o poszczególnych sprzętach, sprawdzajcie koniecznie strony zarówno Asusa, jak i Republic of Gamers. Czy Margot Robbie powróci do roli Harley Quinn? Wydaje mi się, że chcą tego widzowie, bo poradziła sobie naprawdę fajnie w solowym filmie z jej udziałem i wygląda na to, że chce tego również James Gunn, czyli obecny szef DC Studios. Stwierdził, że dawno nie rozmawiał o tym z Robbie, ale z przyjemnością widziałby ją w tej roli ponownie. A jeżeli nie w tej roli, to w jakiejś innej, nadal umiejscowionej w świecie DC. Dodał, że póki co poza Jokerem i animacjami nie ma rozmów z innymi aktorkami, które potencjalnie mogłyby ją zastąpić w tej roli. Wygląda jednak na to, że jedynej osobie, której na tym jakoś specjalnie nie zależy, jest sama Margot, która stwierdziła już nieraz, że chciałaby, żeby Harley otrzymywała różne wcielenia od różnych aktorek, tak samo jak wygląda to w przypadku męskich superbohaterów. Także podsumowując, opcje są, nie wiadomo czy dojdzie to do skutku i na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Będę was o tym informował, gdyby pojawiło się coś nowego, także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Daredevil Born Again, coś nie może się narodzić ponownie, o czym mówiłem wam już w poprzednich odcinkach. Nakręcono już ponad połowę serialu, później zmieniono reżysera i ekipę przy nim pracującą, aby przeredagować całość i nagrać to, co trzeba od nowa, zachowując część poprzedniego materiału. Brzmi jak niezły bałagan, ale z lepszymi nowinami przyszedł Vincent D'Onofrio, czyli Kingpin, którego będziemy mogli zobaczyć zarówno w Daredevilu, jak i na przykład w serialu X. Powiedział on w wywiadzie: za niedługo zaczynamy, mam nadzieję, że wydarzy się to prędzej niż później, a Charlie i ja mamy poczucie, że udało nam się stworzyć odpowiedni klimat. Warto tutaj dodać, że pracę nad serialem przejęli twórcy Punishera i Lokiego, więc wszystko pozostało w Marvelowej rodzinie. Vincent dodał też, że scenarzysta, który przepisywał ten serial na nowo, dał z siebie wszystko, tak samo jak zrobił to tworząc Punishera, i że są obecnie w dobrym miejscu i wierzy w sukces serialu. A nam z kolei pozostaje liczyć, że jego słowa będą prorocze. Aktor zapewne też na to liczy, szczególnie że nie tak dawno temu producent serialu Echo stwierdził, że Marvel ma duże plany co do jego postaci. Według niego Kingpin ma być nowym Thanosem, tylko na poziomie naszych tak zwanych ulicznych superbohaterów. Czyli wiecie, więcej przyziemnych problemów, a mniej rzucania młotami, czarami czy też planetami. I wydaje mi się, że jest to dobry kierunek, aktor jest świetny, no i jeżeli faktycznie uda im się sensownie zbudować jego postać na nowo, to nie zdziwiłbym się, gdyby finalnie zawitał do którejś z nadchodzących części Spidermana. Chcielibyście to zobaczyć? Standardowo piszcie swoje opinie na dole.